Siema, z tej strony Agrorolnik i na samym wstępie chcę powiedzieć, zostaw łapkę oraz suba z dzwoneczkiem. Możesz udostępnić ten filmik dla większych odbiorców i napisz w komentarzu, czy chciałbyś, żebym nagrał na przykład jeden odcinek z CS-a. Siema, z tej strony Agrorolnik TV. I dzisiaj, jak widzicie, mamy 7:40 rano. Słońce ładnie świeci. A my sobie bierzemy 30. I lecimy. Czekajcie, tylko lekko ściszę. Chyba w miarę cicho jest. Bo się bardziej nie da ściszyć. No to ciśniemy, bierzemy wóz konny. Jak widzicie, mam nowe słuchawki. Na urodziny kupiłem sobie. W opisie będziecie mieli, jakie to są, ale pamiętam, jak się nazywały, także teraz nawet powiem SPCGR. Nie Viro Plus, tylko zwykłe. Jak sami słyszycie, sporo lepiej mnie słychać. Zresztą możecie napisać w komentarzu, czy mnie bardzo lepiej słychać. Ale mi się wydaje, że tak. Mało tej pszenicy jest, ale to sprzedamy już wszystko chyba dzisiaj. Dużo tego tutaj nie mamy. A jak sprzedamy, to będą pieniądze. Już się zastanawiam nad kombajnem. Już chyba sobie nawet taki ładny upatrzyłem. Także nie będę wam pokazywał. Dopiero się dowiecie, jak będę kupował. Tu ostatnio był wypadek, to teraz żebym ja w wypadku nie uczestniczył. Tak szybko jeżdżę. No tak chyba troszeczkę przybędzie kasy, myślę, że nie najmniej. O, to jakieś omijuchy, kogoś widzę. W tym odcinku dzisiaj zrobię wam troszeczkę dłuższy odcinek. Nie było czasu na nagrywki, dlatego nie było odcinków. To dzisiaj myślę, że jeszcze sobie zasiejemy. No, sprzedamy zboże i jeszcze zasiejemy sobie jedno pole. Dlatego myślę, że będzie jakoś w miarę nie najkrótszy odcinek. Dobra, damy kierunek. W komentarzu możecie napisać, czy cieszycie się, że już niedługo lato. Jeszcze zima jest, ale to nieważne. Ja to bardziej wolę porę letnią niż zimową, bo w lecie kosi się zboże. Ja wolę żniwa niż jakieś prace polowe bardziej. No, trochę malutko, ale to niech będzie. 610 to nie najgorzej, nie najlepiej. Jak za tyle zboża, to prawie na równi. Takie są ceny, także teraz sobie z jęczmieniem polecimy. Jęczmieniu chyba pamiętam trochę było. Może nawet pełny wóz będzie? To by przypadło z 1000 coś by może wleciało. Jakby było 2 tony, to 2000 by wleciało na pewno. 2000. 1200 zł by wleciało. Także
Już coraz więcej. A kombajn nawet nie wiem ile kosztuje jeszcze, dopiero widziałam zdjęcia. No już sąsiad też wykosił wszystko. Jeszcze nie zasiał. Ale już wszystko ma zrobione. Skręcamy sobie. To pole przed nami zasieje. Dobra, gasimy, bierzemy łopatę. I łopatę, wiadro. No nie wiem, chyba tu też 2 ton nie będzie. Jest zboże, jest. No i spiem. No i chyba też nie będzie 2 ton. Coś mi się pomieszały zbiory. Aż kurz leci. Jak się skacze jak małpa. A może jednak? No nie pamiętam. Myślę, że teraz mogą się filmy trochę częściej pojawiać, no bo jak mówiłem, lekcje, to nie było czasu za bardzo. No, tak to jest. No, słuchajcie, tutaj trochę tego jest. Chyba i będzie 2 tony, nawet chyba trochę zostanie. No tak cały czas ładuje i ładuje. Nie, chyba nie zostanie, no. Moje przypuszczenia cały czas przypuszczam. To już pewnie będzie ostatnie wiaderko tamto. No, nawet tutaj kasy wpadnie. Dobra, teraz zobaczymy. O! Prawie 2 tony. No to wpadnie kasa wreszcie. Czyli będzie około 9 tysięcy. No to wreszcie. Wreszcie przyjdzie kaska. Słoneczniki posiane. Możesz zostawić łapkę w górę, udostępnić film dla większych zasięgów. Polecam. No i zostaw łapkę. I suba z dzwonem. Ale a jeżeli jesteś nowy, to polecam zobaczyć moje poprzednie filmy. Może coś cię zainteresuje. Kierunek sobie damy.
No i wjeżdżamy. A może dzisiaj zrobimy na krótszy troszeczkę odcineczek? I chyba tak zrobię. Dzisiaj tylko było te łopatowanie. Screen zrobiony. No ale już niedługo pojawi się kolejny odcinek. No to trzymajcie się, cześć i pa pa!